Kurde, nie ogoliłem się. Witajcie wszyscy Beskidomaniacy. Po ostatnim odcinku dużo z was prosiło mnie, żebym coś więcej powiedział o tym moim ogrodzie tutaj. Co ja tutaj sieję, co ja tutaj sadzę. Wszyscy pytali. No i pokażę wam, co tu jest. Co tu jest. Zapraszam na film. O, tu jest, tu będzie, bo jeszcze nie jest, taka grządka, taki wał, nie wiem jak to nazwać, prowadzona w stylu permakulturowym, czyli taki będzie taki wał ziemny, taki przekładaniec, gałęzie, takie próchno zdrewniałe, no i tu mam słomę, obornik, później tą ziemię, co stąd tu pochodzi, no i taki będzie, zrobię takiego przekładańca, tu nagrabię trochę jeszcze liści, ściółki leśnej, no i to zrobię tak trochę dla eksperymentu, porównam, gdzie będą lepiej warzywa rosły, czy na grządce takiej, co tam mam posiane w tradycyjny sposób, czy właśnie w taki, no tu takie, to jest tak dla eksperymentu na razie. Co do drzewek, tu mam czereśnie. Tu mam wiśnie. Wiśnia widzę, że się już przyjęła. Już liście wypuszcza. No u mnie to tak w górach. To tak jest późniejszy ten start. Start zaczyna wszystko rosnąć. Start tej wegetacji, tych wszystkich roślin. Co najmniej o 2 tygodnie niż porównując do na przykład reszty rejonów Polski, tam gdzie jest niżej. Tu wykopałem w lesie taką śliwkę, takiego dzika. W przyszłym roku ją zaszczepię. Zobaczymy, co z tego widzę. Widzę, że tu pączki zaczyna puszczać. To przyjęła się. Chodźmy dalej. Wszyscy mnie straszą, że mi to wszystko sarny tu zjedzą. Na razie nic mi tu nic, nikt w ogóle mi nie zjadły. Nic mi tu, częstują się chyba czymś innym, bo na razie wszystko jest w porządku. Może w zimie, jak nie będzie trawy. No ale no zobaczymy. No bądźmy dobrej myśli, że sarny się nie połakomią na moje tutaj rzeczy. Dobra, co tu dalej? Co tu dalej? Jedźmy dalej z koksem. Tak. Tu wam już wcześniej pokazywałem. Tu jest tak. Tu jest czerwona porzeczka. Tu mam czarną porzeczkę. Raz, chyba tu 9 krzaczków czarnej porzeczki mam. Dalej. Wiśnia kaukaska. Bardzo lubię. To tam wziąłem od mamy z ogrodu. Świetnie. 2 krzaczki. Widzę, że się przyjęła. Zaczęła już tam coś tam kwitnąć. No, ale to zobaczymy, jak to tam, bo były ostatnio przymrozki. Czy to tam, czy to coś w ogóle w tym roku z tego będzie. Agrest. Jeden, drugi, trzeci krzaczek. Tu mam bezkolcowy agrest. O. Tu mam borówkę amerykańską. Dostałem na urodziny. To jest, no to takie marne krzaczki na razie, ale one się tam myślę, że opuszczą. Tu jest odmiana Blue Crop, a tu mam odmianę. Co tu jest za odmiana? Duke. Odmiana wczesna, bardzo plenna. No zobaczymy. Wiadomo, jak, że borówka musi mieć taki kwaśny ten torf. Ale ja nie jestem zwolennikiem kupowania w markecie tego torfu, bo to wiadomo, są niszczone, dewastowane te dzikie, naturalne torfowiska, a wiadomo, jakie ważne są dla ochrony naszego klimatu zmieniającego się. No i sobie nagrabiłem tam trochę w lesie takiej ściółki, tam gdzie rosła ta naturalna dzika borówka tu u siebie, i pomieszałem trochę z trocinami, z takim igliwiem. No myślę, że powinno rosnąć, bo u mnie, u mamy w ogródku, tam właśnie też w taki sposób zrobiłem i spoko rośnie na tym. Co dalej? Tu mam jagodę kamczacką, ale taką bardzo, bardzo malutką. To kupiłem, to było w
widzę, że to nie wiem, czy to ona się w ogóle przyjmie, ale tu widzę, że ona ma takie pączki, zaczyna i to może coś będzie z tego. To było jakieś takie bardzo tanie i to było w takim worku zawinięte foliowym, w takiej paczce. W ogóle myślałem, że to w ogóle nie przeżyje, ale coś widzę odbija, to zobaczymy tu. Tu mam cztery takie tej jagody kamczackiej. Co dalej? Aha, no najważniejsze. Chodźcie. Kurde, wieje, nie wiem, czy coś będzie słychać. Mam nadzieję, że to nie będzie takie spieprzone przez ten wiatr. Tu mam winogrona. Tu mam, przesadziłem tam jeden taki, a widzę, że się opuszcza, że pączek jest. To jest przesadzone od mojej mamy z ogródka. Taki jeden, a tu mam kupiony winorośl. Tamto nie wiem, co to za w ogóle odmiana. Winorośl Nero. Nero to jest. Zobaczymy. A tu widzę, że przyjął, tu też pączek jest. Ok. Zobaczymy, jak tu przetrwa w naszych Beskidach. A tu jest rabarbar. Też bardzo lubię rabarbar. Kompoty, ciasta, takie ten. Niech rośnie. Także siejcie, sadźcie. Wiadomo, nadchodzi kryzys, nadchodzą ciężkie czasy, żywność będzie bardzo droga. Zawsze to jest fajnie, jak sobie ktoś coś we własnym ogrodzie posadzi. Jeszcze dużą sztuką jest odnajdywanie takich dzikich, bo u nas w Polsce rośnie dużo dzikich warzyw, dzikich w lesie po prostu, których można użyć. I można śmiało jeść. Zaraz wam może pójdziemy tu u mnie ten na łąkę tam przed dom. Może coś znajdziemy nadającego się do jedzenia. Chodźcie. O, już tu gdzieś coś widziałem. O, już wam pokażę. Tu jest malina dzika. Widzicie? Której liście, jak są młode, można jeść i to śmiało. Można z tego herbatę robić, suszyć. Bardzo wspaniałe. Zupełnie są jadalne. A to znacie? To jest bardzo ciekawe zioło, co tutaj rośnie. Nie wiem, zioło, czy jak to inaczej nazwać? Chyba zioło. O. To, wiecie co to jest? To się nazywa podagrycznik. I to można wcinać bez problemu. Całe. Taki specyficzny smak. Pewnie może niektórzy tego mogą to nie lubić. Ale to bez problemu. O. Można jeść. Nie wiem. Także można się najeść, śniadanie będę. Nie wiem, śniadanie już miałem. No. Co tu jeszcze? O, te żółte kwiatki. Co tu ten? To jest podbiał. To też można jeść. Także trzeba nauczyć się trochę poszperać w internecie. To taka rada dla was. Co można zjeść? Co u nas w lasach rośnie, na polach, na łąkach? I po prostu wcinać. A to warzywo to chyba każdy z was zna, bo według mnie to jest warzywo. Pokrzywa. I to powinno się jeść. Jest bardzo zdrowe. Ja to dosłownie robię robię. Bo sok z brzozy nadal leci. I robię takie koktajle. Koktajle, ja nie wiem jak to nazwa, szejki, czy po prostu daję sobie soku z brzozy, pokrzywa, imbir, cytryna, miód i piję sobie taką miksturę. Zajebiste. No i pokrzywę. Ja pokrzywę normalnie zjadam. Mnie to ona tam w ogóle nie parzy.
bez żadnego problemu, jest wspaniałym warzywem. W ogóle z pokrzywy to będę robił gnojówkę do zasilania mojego ogródka. Można sobie gnojówkę z pokrzywy robić i jest świetna, świetna do własnych amatorskich upraw. Zamiast tam sypać jakiś nawóz chemiczny kupowany, to gnojówka z pokrzyw daje radę. No, a tutaj mam właśnie, tu jest mój ogródek taki w tradycyjny sposób. Tu mam wysiane warzywa. A co ja tu mam z tych warzyw? Takie podstawowe, co tam wszędzie się ten, takie jak rzodkiewka, marchewka, cebula, tu tam jakaś kalarypa, por, kwacki, czyli jak to się nazywa tak normalnie, bo u nas się na to kwacki mówi. Brukiew, o, tak się to chyba nazywa normalnie. No, będziemy tu monitorować, będziemy robić porównanie, jak to będzie rosło w porównaniu z tamtą grządką, którą jeszcze mam nadzieję, że będę miał motywację i siły, żeby dokończyć tamtą grządkę i no i porównywać, jak co gdzie będzie rosło. Poszukajmy, co jeszcze tutaj można znaleźć z takich chwastów. O, to jest najważniejsze jeszcze, bardzo ważne. To się nazywa, to chyba każdy zna, to się nazywa mniszek lekarski. I to tak samo, można w całości jeść. Znajdźmy tu taki lepszy, o tu znajdźmy liście. No, z liści można sałatki robić, w ogóle zajebiście. Można, tą roślinę to się w ogóle całą je. Kwiatki. Z kwiatków będę, o może zrobię nalewkę. Z kwiatków można nalewkę zrobić, jakiś tam syrop. No a liście można do sałatki sobie. Jak najbardziej dobra jadalna. Ktoś tam mówił, że tam ten to mleko, co leci białe z tego, jest trujące. W ogóle się z tym nie zgadzam, to można normalnie jeść. Jest oczywiście smaczne. Sałatka jak najbardziej z liści mniszka lekarskiego polecam każdemu. W ogóle gnojówkę też można robić do zasilania tam ogródka z mniszka lekarskiego. O, tu taki ładny. Jak będzie ich więcej, to na pewno zrobię nalewkę. Tu jakiś tam, no trzeba sobie zobaczyć, czy jakiś tam, jak ktoś nie lubi jakiegoś robala, żeby nie zjadł przypadkowym. Ja tam się tam nawet robalu nie brzydzę. Jakbym zjadł, to trudno. Pyszne. Robimy nalewkę. Na pewno. Dalej, co tu można jeść? Koniczynę można tam dodawać do sałatek, do szejków, tak samo. Też można jeść. O, tu jest następna ciekawa roślina. Takie malutkie kwiatuszki. To się nazywa, o ileś dobrze pamiętam, ma taki bardzo specyficzny smak. To jest dobre. To się nazywa bluszczyk kurdybanek. Małe jeszcze. A to rośnie też pełno go wszędzie. To jest dobre. No. Także jeśli filmik, chyba to tyle będzie w tym odcinku. Jeśli filmik wam się podobał, to zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie tam łapkę w górę, napiszcie komentarz, ale przede wszystkim, jak będzie można podróżować tak na legalu, to zapraszam was do chaty Romanki. Wpadnijcie, napalimy ogniska, napijemy się czegoś dobrego, posiedzimy, pogadamy. Zapraszam!